Szczęść Boże, w dzisiejszym odcinku mówię Wam o zaufaniu. Nie zawaham się powiedzieć, że od tego właśnie, od tego przede wszystkim, od zaufania zbudowanego na prawdzie, zależy przyszłość ojczyzny. Przyjaciele, lata temu znakomity polski grafik Eugeniusz Getztankiewicz, skutecznie zmuszający bliźnich do myślenia, zaprojektował i rozpowszechnił samoprzylepną naklejkę. Była ona ciekawą plątaniną kolorowych plam i linii i była przeznaczona tylko dla mężczyzn. Zapewniam, drogie panie, że nie miało to żadnych szowinistycznych podtekstów. Należało ją sobie przykleić do klapy marynarki. Oto taka broszka dla mężczyzn. Ale kiedy dumny jej właściciel stawał przed lustrem, z plątaniny plam i linii wyłaniał się napis: jestem piękny i mądry. Zapewne jedni panowie czuli się rozbawieni, inni może nieco poirytowani, ale byli też i tacy, dla których treść naklejki była komunikatem upewniającym ich w tym, co o sobie od dawna myśleli. Nie brak bowiem mężczyzn, nie brak bowiem kobiet o postawach narcystycznych. Dla nich swoje ja jest najważniejsze. Ja sobie nie pozwolę, ja mam rację, ja tu rządzę, ja mu pokażę, ja potrafię i tak od początku. Słuchając języka ulicy, języka mediów, języka akademickich korytarzy, mogę pokusić się o przypuszczenie, że ja, mój, mnie to słowa jedne z najczęstszych. A to nie koniec, bo ja to jest również ekspansja, to pragnienie jeszcze większej cenności, to marzenie o większym znaczeniu wśród ludzi, to wizje większych przestrzeni obejmujących to, co tylko moje. A jest jeszcze ja podatne na zranienia, wrażliwe, drażliwe, wiecznie obolałe. Nie opominę również ja nadąsanego, wyzbytego dystansu i poczucia humoru, nieustannie domagającego się uwagi, no i przeprosin. Słowem, hegemonia ja. Ale ludzkie ja jest ważne i wiemy o tym z Ewangelii. Problemem staje się ja monopolistyczne. Ja niezastąpione, ja samowystarczalne, ja cenniejsze od innych ja. Ja niezwyciężone, ja wsłuchane w swoje własne ja. Słowem, totalne ja. Takie zachowanie jest niewyczerpalnym źródłem radości dla egoisty, zaś dla otoczenia bywa realnym utrapieniem. A papież Polak o jednym przekonuje ponad wszelką wątpliwość, że od zaufania zbudowanego na prawdzie zależy nasza przyszłość. I trzeba budować zaufanie, odbudowywać zaufanie i je pogłębiać. Przyjaciele, słyszymy lub czytamy niemal codziennie. No, ten kraj jest chory. Chore jest prawo, chora jest pogoda, chore są drogi, szkoła, podatki, słowem jeden wielki szpital. Czy może to być prawda? Można się pewnie o to sprzeczać, ale ponieważ słuchać to ciągle i wszędzie, nie wypada tego zbyć wzruszeniem ramion. Nie można ponadto ignorować zwyczajnych ulicznych obserwacji. Widzimy smutek i złość. To jest smutek, który karmi się nieszczęściem innych. To smutek, któremu na imię mnie się należy. I to nie jest złość, która by skłaniała do szybkiej zmiany niekorzystnego stanu rzeczy. To złość na innych, na tych, którym jest lepiej. To złość, która nosi nazwę tobie się nic nie należy. Często myślę o tym, że rozliczne napięcia mają swoją pożywkę, że dające się zauważyć brak zaufania karmi się właśnie tym przesunięciem ku negatywności. Powszechna tendencja do narzekania. Przekonanie o małym wpływie na rzeczywistość. Silne poczucie krzywdy. Przeświadczenie, że nie warto nikomu ufać. No więcej. Zaufanie nie jest polską specjalnością. Wręcz przeciwnie. Polską specjalnością jest nieufność. I w tej dziedzinie bijemy najbardziej wyśrubowane rekordy świata. I to ciekawe, że trening nieufności zaczyna się już wcześniej i ma zazwyczaj pobożne uzasadnienie. Nie rozmawiaj z obcymi, nie otwieraj drzwi nieznajomym, nie przyjmuj niczego od innych, bo nie wiadomo, o co chodzi. Zgoda. Wszystko to uczy dzieci ostrożności. Tyle tylko, że obok, a często zamiast ostrożności, dzieci uczą się prawdy podstawowej. Ludziom nie można ufać. A prawda ta szybko generalizuje się na wszystkich. Nikomu nie można ufać. Efektów
nie trzeba szukać daleko. Żyjemy w świecie, w którym nieustannie konstruuje się alternatywy stanowcze. Przyjaciel czy wróg, swój czy obcy. Tyle tylko, iż porządek świata nie jest zbudowany wedle prymitywnej zasady albo-albo. A może ta nieufność ma charakter prewencyjny? Taka specjalna odmiana zakładu Pascala. Lepiej nie ufać, bo a nuż okaże się. Wtedy pozostaje tylko nieustanne patrzenie na ręce oraz mniej lub bardziej skrywana kontrola. Ale od dawna wiadomo, że to kontrola wzmaga nieufność, a nie odwrotnie. Przyjaciele, trudno jest komuś zaufać, ale nie ufać nikomu nie sposób. Zaufanie wiąże się z ryzykiem, ale ten, kto nie potrafi go podjąć, ryzykuje, że straci wszystko. Człowiek ufny i człowiek podejrzliwy żyją w tym samym miejscu, lecz w jakże odmiennym świecie. Jeśli nie nauczymy się tej elementarnej ufności wobec innych i tych bliskich, i tych obcych, nadal będziemy przyczyniać się do niszczenia więzi między ludźmi, do zabijania lokalnych społeczności. Nieufność to podstępna i destrukcyjna siła. Co nam zatem pozostaje? Wybór jest klarowny. Możemy nadal nakręcać spirale podejrzliwości, postrzegać siebie jako wrogów naszej religii, racji, opcji politycznej, ale możemy też odważyć się na podjęcie trudu porozumienia, słowem zaufania wobec drugiego człowieka. Przyjaciele, czasami zastanawiam się, czy ta nieumiejętność rozumienia innych, szukanie w nich najgorszego, najgorszych cech, najgorszych motywacji, nie jest naszą cechą narodową. W końcu określenie polskie piekiełko powstało z jakiejś przyczyny. Jeśli przez tyle lat komunizmu odwoływano się do tego, co w nas haniebne, do naszych kompleksów, strachu, zawiści, a nie do naszej szlachetności, to nic dziwnego, że tak trudno podjąć wysiłek zrozumienia i zaufania wobec drugiego człowieka. Ale jeśli pozwolimy, aby w naszej ojczyźnie zapanował duch ksenofobii, nieufność i lęk przed światem, brak woli, by podjąć wyzwania współczesności, nasza Polska będzie krajem słabym i marginalnym. Prawdziwą bowiem siłą naszej ojczyzny, źródłem jej dynamiki, bogactwa jest otwarcie na świat, na sąsiadów, jest duch wymiany i wspólnoty. To jest nasza siła przebicia, gdyż w świecie, w którym żyjemy, nic nie jest dane raz na zawsze. Musimy stale czynić wysiłek odnowy. Zaufajmy sobie nawzajem. Tymczasem mówię wam do zobaczenia z Bogiem. Szczęść Boże, w dzisiejszym odcinku mówię wam. Słuchając języka ulicy, języka mediów i akademickich korytarzy, nie mogę, znaczy mogę właśnie,